w Krakowie pani nie opowiesz. Pani co miał, że też dokumenty, że spotkamy. No pierwsze 20 minut przespaliśmy. Pierwsze 20 minut spotkania przespaliśmy, za wolno wychodziliśmy z pressingu i za dużo strat własnych mieliśmy i to na pewno napędziło zespół Wisły. Też te momenty nasze utrzymania się przy piłce nie było tak jak planowaliśmy i bramka na 1-0 na pewno ustawiła zdecydowanie to spotkanie, bo napędziła zespół Wisły i praktycznie co strzał, to kończył się bramką, bo jeszcze chyba jedną sytuację tylko, którą miała Wisła i stworzyła później Pochocze. Kluczowym momentem meczu była 51 minuta, czy tam czwarta. Jak Mateusz Wdowiak wyszedł sam na sam i strzelając bramkę na 2-1, wróciliśmy zdecydowanie szybciej do gry. Mieliśmy momenty później, że dominowaliśmy, że zepchnęliśmy do głębokiej defensywy zespół Wisły i jedna skąd, no indywidualność Kuby Błaszczykowskiego. W bardzo trudnej sytuacji wykorzystał tą sytuację i 3-0 było nam bardzo trudno, mimo że wierzyłem do końca akurat i jakieś takie przeczucie miałem, że będziemy walczyć i szkoda, że tej w 81 minucie, że nie wpadła ta sytuacja, którą miał Cabrera z głowy, bo wrócilibyśmy szybciej na te 3-1, tak później zdobyliśmy jeszcze dwie bramki, próbowaliśmy do samego końca, ale nie udało się, za dużo popełnialiśmy błędów. Mogę tylko przeprosić kibiców w Krakowie, którzy byli na meczu, którzy oglądali, że po prostu przegraliśmy, ale też w piłce trzeba mieć pokory i czasami przyjąć to i nie szukać gdzieś indziej winnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak Państwu głos? Dobry wieczór. Panie trenerze, ja mam pytanie o sędziowanie, bo pan się obawiał przed spotkaniem sędziowania i chciałbym zapytać, jak po meczu pan nie ocenia? Ja nie jestem od oceniania, także to dziennikarze mnie oceniają i jakie to sytuacje ma, no co to zmieni akurat już teraz po meczu, bo możemy tylko teraz dalej patrzeć, żeby robić punkty i mamy następny bardzo ciężki mecz w Zabrzu. A tutaj ja nie mam kursu sędziowskiego ukończonego, żeby się znać, jest VAR, skoro podjął taką decyzję. Dziękuję.